Cześć wszystkim, witamy Was ponownie na kanale Urodomaniaczki by Hebe. Dzisiaj z nami Milena, witam Cię serdecznie. Będziemy sobie wspólnie dzisiaj rozmawiać o trikach na promienną cerę rano. Tak, pamiętajcie o tym, że widzimy się tutaj na kanale w środę o 18. Pamiętajcie też o subskrypcji, a my zaczynamy odcinek. Zaczynamy. Żeby uzyskać promienną skórę rano, musimy zadbać już o nią wieczorem. Zgadzacie się ze mną, dziewczyny? Więc warto zacząć od tej wieczornej pielęgnacji. I ja tutaj stawiałabym na samym początku na peeling, czyli na złuszczenie martwego naskórka, żeby, wiecie, wydobyć tą taką świeżą, nową, gładką skórę, na której też później rano będzie ładnie się układał makijaż. I też produkty będą się lepiej wchłaniały wieczorem. No, zdecydowanie, tak. Jak później na przykład chcemy sięgnąć po jakieś składniki aktywne, tak jak witamina C, bo o tym będziemy zaraz mówić, to warto, żeby ta skóra była złuszczona, dobrze. Tak. Ja uwielbiam enzymatyczne peelingi. Mam tutaj Pure by Kloshi i to jest peeling enzymatyczny, który ma w sobie enzymy z owoców. I te enzymy bardzo ładnie rozpuszczają nam naskórek, nie drażniąc przy tym, wiecie, nie niszcząc tej bariery hydrolipidowej, nie naruszając jej, tylko delikatnie złuszczając naskórek. Ta skóra jest w dalszym ciągu złuszczona i gładka, ale nie jest, wiecie, podrażniona. Ja nie przepadam za takim podrażnieniem, więc zawsze stawiam na peelingi enzymatyczne. Także myślę, że to taki dobry, wiecie, pierwszy krok, żeby zacząć dalszą pielęgnację. Tym bardziej dla osób, które mają wrażliwą cerę albo naczynkową, to tym bardziej takie są najbezpieczniejsze i takie. Tak. Że faktycznie pomogą, ale nie zaszkodzą. Nie zaszkodzą, tak. Ale jak już mówimy o peelingach, to pamiętajcie, że nie pomijamy ust, bo bardzo też często te usta są pomijane i takie potem mamy takie, wiecie, wyschnięte skórki, więc ja mam tutaj bardzo fajną propozycję od Nakomi. Jest to peeling cukrowy i tutaj mamy też ziarenka maku. Bardzo fajnie ten peeling złuszcza, ale przy okazji też fajnie nawilża, bo mamy tutaj olejek z pomarańczy, z rzeżowa, olej ze słodkich migdałów i jest to peeling naturalny. Machajcie, dziewczyny, on przepięknie pachnie i osobiście polecam go dosyć sprawnie zużyć, bo to jest bez parabenów, bez konserwantów, jest to bardzo naturalny, więc szkoda, żeby się popsuł, więc używamy systematycznie. I też uważać na to, żeby też woda się za bardzo nie dostała do środka, bo wtedy może to zniszczyć jego właściwości. Dokładnie tak. No i teraz witamina C, czyli coś, co ja uwielbiam. Myślę, że dziewczyny też dobrze znają. Myślę, że każdy. Tak, teraz w ogóle witamina C jest wszędzie. Ale to rzeczywiście jest taki jeden z fajniejszych składników rozjaśniających naszą skórę. Wspomaga tą walkę z wolnymi rodnikami, czyli też mamy tutaj działanie anti-aging. No i zdecydowanie, jeżeli chcecie uzyskać tą taką promienną, zdrową cerę rano, po witaminę C wieczorem sięgać warto. I co my tutaj mamy, dziewczyny? Mamy trzy produkty. Dwa produkty, takie powiedziałabym... Ekstra. Ekstra, czyli maski do stosowania na całą noc, możemy je trzymać na buzi w trakcie snu i serum, więc ja może zacznę od tego serum. Mamy tutaj serum właśnie z witaminą C, które tutaj już na pakowaniu jest dedykowane jako takie przeciwzmarszczkowe, no bo takie właśnie działanie witamina C ma. Stosujemy to serum pod krem, ja bym radziła nie łączyć tego z jakimiś takimi ekstremalnymi innymi składnikami aktywnymi, tylko po prostu wspomagać takim, wiecie, nawilżeniem. I ta witamina C będzie działać tak rozjaśniająco, ujednolici nam ten koloryt, będziemy mieć skórę równomierną, wypełnioną. Jeżeli borykacie się z przebarwieniami, na przykład ja mam takie w dalszym ciągu potrądzikowe, to też witamina C to jest taki idealny kierunek, w którym warto pójść, żeby te przebarwienia ładnie rozjaśnić. Milena, ale tutaj dla nas przygotowałaś maseczki, popowiem nam coś o niej. Tak, ja mogę wspomnieć o maseczce, która nie jest typowo rozjaśniająca, rozświetlająca, ale jest bardziej nawilżająca, wygładzająca, więc też się fajnie sprawdza do wyrównania zmarszczek trochę, ale też przy tym ona ładnie nawilża, dzięki czemu ta skóra jest taka promienna, świeża, ukojona, wypoczęta. Okay. Więc też jest super sprawa, jeśli ktoś nie lubi aż tak mocnych produktów na noc, ale przy tym, które są nawilżające. Jeżeli też chodzi o taką regenerację nocną, to oczywiście oprócz tych maseczek, to pamiętamy o śnie, ale mamy tutaj też bardzo dwie fajne maseczki. Jedna maseczka od marki Clif, którą możemy sobie zostawić również na noc i ona też jest właśnie z witaminą C i jest to maseczka rewitalizująca, czyli też mamy tutaj nawilżenie, rozjaśnienie wszystkich przebarwień, skóra jest taka ukojona, wypoczęta. A ta druga maseczka również, którą możemy nałożyć na noc, czyli maseczka Tony Moly, 12 witamin oraz ekstrakt z mango. I mamy tutaj ekstrakty również owocowe. I zdecydowanie ta maseczka ma taką konsystencję bardziej żelową. Tak, bo ta druga tutaj jest taka bardziej treściwa jak krem. Więc tutaj po prostu... Zależy, co lubi. Więc ja Wam tutaj pokażę. Zobaczcie, taka galaretka delikatna. Mnie to sprawia jak masło. Taki gęsty krem. Taki budyń może bardziej, tak, o. Zdecydowanie.
ale jedna i druga ma działanie rozjaśniające i też nawilżające, więc ta skóra rano naprawdę będzie taka pełna blasku, rozjaśniona, nawilżona, wypoczęta, więc myślę, że jak ktoś jest taki leniwy i nie ma na przykład czasu na przykład używać takich maseczek na przykład 10-15 minut, to może sobie taką maseczkę nałożyć na noc, rano wstanie, ma przepiękną skórę. Ale też wydaje mi się, że są efekty dużo lepsze, no nie przy takich maskach nocnych, bo ta skóra przez ten aktywny czas regeneracji ma chwilę, żeby tak jakby zaabsorbować te wszystkie składniki aktywne i tak, wiecie, na maksa skorzystać z tej pielęgnacji. Myślę, że takie maski w ogóle są dobre w momencie, kiedy na ten drugi dzień mamy jakąś ważną imprezę, czy jakieś wydarzenie, nie na co dzień, bo to by było za dużo, to jest za ciężkie, ale tak raz na jakiś czas, czy raz na co trzeci dzień, a może tak, co trzeci dzień, to jest myślę, że w porządku. Rano wstajemy, już mamy piękną, wypoczętą skórę, ale można jeszcze ją podkręcić odpowiednio makijażem i odświeżeniem. I mamy też takie produkty z tej kategorii. Przerwę ci, bo wydaje mi się, że rano zaczynamy od gorącej wody, słuchajcie dziewczyny. A, zdecydowanie, okay. Wodę też pijemy. Jeżeli nie lubicie, tak jak ja, pić czystej wody, to ja osobiście polecam dodać na przykład plasterek cytryny albo miętę. Ja bardzo lubię ciepłą wodę, ewentualnie teraz, jak jest tak dosyć chłodna, bo to na przykład też z imbirem. Więc zaczynamy tak od lubię, wody, a później przechodzimy już do makijażu. Milena, czy mamy jakieś takie, czy ty masz jakieś takie triki na to, żeby ten makijaż podkręcić, żeby był taki bardziej rozświetlający, żeby ta skóra była taka pełna blasku? Masz jakieś takie swoje triki, sposoby? Tym bardziej, że teraz już jest taki bardziej trend na takie rozświetloną skórę, zdrową. Na pewno bardzo łatwym i szybkim sposobem jest użycie bazy rozświetlającej. Tutaj na przykład mamy Physicians Formula Spotlight i to jest baza dodatkowo w pompce, więc jest wygodne w użyciu. Nałożyć niewielką ilość po prostu pod podkład. Najpierw nakładamy krem, też może być nawilżający, następnie taką bazę. Jaka ładna. Tak, pięknie rozświetlająca, ale też nie jest aż zbyt przesadnie rozświetlona. Czyli teoretycznie taką bazę możemy samą zostawić na przykład, jeżeli ktoś nie wiem, nie lubi mocnych makijaży, a na przykład jest na wakacjach, a chce sobie na przykład rozświetlić skórę, to by było super. To można taką samą bazę użyć. Zdecydowanie tak. Dodatkowo, jeśli na przykład nie chcemy używać bazy rozświetlającej, można również sięgnąć po rozświetlacz w płynie, nałożyć go na szczyty kości policzkowych bądź zmieszać z podkładem. Jeśli na przykład lubimy jakiś swój podkład matujący, może z kremem też na przykład też swoim? Z kremem oczywiście, jak najbardziej. Jeśli mamy taki krem swój ulubiony nawilżający, a chcemy go rozświetlić, żeby on bardziej rozświetlał, to jak najbardziej też rozświetlacz w płynie też się sprawdzi. A co myślicie o tym, żeby dodawać właśnie do podkładu, tak jak mówiłaś o tych rozświetlaczach, olejki? Bo wiem, że był taki trend swojego czasu, że się dodawało do podkładów różnego rodzaju kropelkę olejku. I ty, Kasia, miałaś tak przy skórze suchej, że sprawdzało ci się to świetnie, żeby ta skóra była... Taki bardziej efekt Jennifer Lopez, czyli było to glow. Znaczy miałam krycie, bo podkład był na przykład kryjący, ale jednak ta odrobina tego olejku sprawiała, że ta skóra jest taka bardziej rozświetlona. I wydaje mi się, że też takim super opcją, jeżeli ktoś na przykład ma taki zbyt matowy makijaż, a chce uniknąć tej pudrowości, to na przykład może użyć taką mgiełkę i to jest mgiełka od marki Garnier, różana i po prostu sobie popsikać albo przed makijażem, albo po makijażu taką mgiełkę rozpylić na twarz i uniknie się wtedy takiego efektu tej takiej pudrowości. No właśnie, co z tą pudrowością? Czyli pudrujemy wszędzie, czy pudrujemy albo ewentualnie może skrywę. Myślę, jak że myślisz? Też zależy od cery, kto co lubi, kto preferuje. Jeśli ktoś ma tłustą, to wiadomo, że jeśli chce też uzyskać mimo to taką cerę świetlistą, to musi utrwalić tę twarz całą. Natomiast jeśli ktoś nie ma aż takiej cery, może ma cerę mieszaną na przykład, gdzie mu się bardziej przytłuszcza w centralnej części twarzy, to na przykład nie musi pudrować tych boków twarzy, bardziej na przykład właśnie użyć sobie rozświetlających produktów właśnie tylko na te boki, centralną część zostawić sobie bez tych produktów i wtedy też to fajnie wygląda. Czyli słuchajcie, podsumowując, dbamy o naszą skórę kosmetykami, czyli pielęgnacja wieczorna, ale też poranna, triki makijażowe, ale też, tak jak wspominała Kasia wcześniej, pijemy wodę, dbamy od wewnątrz o nasz organizm, bo wiadomo, że przynajmniej w moim przypadku tak jest. Jeżeli coś idzie nie tak pod kątem diety czy zdrowia, od razu to widać na skórze. Więc jeżeli chcemy uzyskać skórę promienną, to zdecydowanie trzeba zadbać o nią od wewnątrz. Ja myślę też, że tutaj duży wpływ będzie miał nasz tryb życia, czyli aktywność fizyczna, ćwiczymy, staramy się systematycznie to robić. Kolejna kwestia to też jest dieta, unikamy tak zwanego śmieciowego jedzenia, raczej wybieramy zdrową żywność, warzywa, owoce i tym podobne rzeczy. Ale też warto wspomnieć o tym, żeby jak najwięcej przebywać na powietrzu, tym bardziej jak już będzie wiosna, dotleniać się, więc też super wpływa na cerę, na nasz
w ogóle naszą samopoczucie. Samopoczucie i tak, jest takie dopełnienie najlepsze z tego wszystkiego. Okej, to są nasze triki na promienną skórę. Wy napiszcie nam na dole w komentarzach, jakie są wasze sposoby na to, żeby uzyskać taką piękną, zdrową cerę. Milena, dziękujemy ci bardzo za to, że nas odwiedziłeś. Dziękuję również. Zapraszam częściej. Bardzo miło. A my się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.